Witam Państwa serdecznie na pierwszym wieczorku dendrologicznym w tym roku akademickim. Dzisiejszym prelegentem jest nasz opiekun koła, pan dr Wojciech Bobek. Zapraszam Państwa serdecznie na bardzo ciekawy wykład. Mam nadzieję, że wszystkim poszerzy wiedzę. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło się z Państwem spotkać ponownie po okresie wakacji, przerwy wakacyjnej. Dzisiejszy temat wygląda dość może dziwnie. Pozwoliłem sobie zadać mu taki tytuł dość może zagadkowy. Czy drzewo może być wielbłądem? Oczywiście idea tego pytania była taka, czy drzewo może długo nie pić wody? Czy jest w stanie przejść pustynię? Pustynię oczywiście mam na myśli taką pustynię tych letnich upałów, tych letnich susz, czy różnych okresów bezwodnych. I tutaj chciałbym się z Państwem podzielić nowościami na ten temat, jakie udało mi się posłyszeć na konferencji International Society of Arboriculture w Malmo w Szwecji. I chciałbym się z Państwem tym podzielić, bo myślę, że warto myśleć o tej kwestii coraz więcej w kontekście tych wszystkich problemów, które mamy z wodą, zwłaszcza w mieście. A drzewa w mieście chcemy i powiem zupełnie szczerze, nie wyobrażam sobie za bardzo obecnie miasta bez drzew, a zatem musimy tak dobierać, tak projektować, żeby one miały szansę w tym mieście istnieć, żyć, funkcjonować. Za inspirację do dzisiejszej wypowiedzi posłużyły mi prace panów doktorów Andrew Hironsa i pana doktora Henryka Ciormana. Osobiście miałem przyjemność poznać pana Henryka Ciormana, to jest szef, taki naukowy szef Ogrodu Botanicznego w Göteborgu oraz pracownik naukowy Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego. I ci panowie jeszcze z kilkoma innymi osobami prowadzą już od dłuższego czasu badania na temat prawdziwej odporności drzew na suszę lub też na zapotrzebowanie na wodę. Ja zerknę sobie na czat. Tutaj widzę, że ktoś sobie przestawiał. Liczę na to, że się Państwu uda tak poprzestawiać. Żebyście Państwo wszyscy mogli słyszeć. Cóż ci panowie takiego ustalili? Otóż, jak prezentował to pan dr Ciorman, okazuje się, że dendrologie współczesne i te historyczne również, bardzo takie, można by powiedzieć, znaczące, znane w środowisku, znacząco rozmijają się w opowieściach na temat tego, które drzewa do czego się nadają i które w jaki sposób stosować, szczególnie zwracając uwagę na wodę. I w tym kontekście pozwoliłem sobie Państwu zaprezentować fragment ich pracy. To jest oczywiście z oryginału pracy właśnie pana Hironsa i Ciormana. Tabela, tutaj pozwoliłem sobie przetłumaczyć tytuł, żeby było jasne, co ta tabela prezentuje. A mianowicie
jest to tabela pokazująca, w jaki sposób oni rozumieją uszeregowanie drzew pod względem tolerancji na suszę. Tutaj należy zaznaczyć, że badania były prowadzone dla drzew klimatu umiarkowanego, a zatem takiego, jaki dotyczy nas właśnie. I co my tu mamy? Mamy coś takiego, proszę Państwa, że został wymyślony taki współczynnik PET, czyli jest to stosunek opadów do potencjalnej ewapotranspiracji, czyli generalnie chodzi nam o sytuację, na ile drzewo jest w stanie wytrzymać taką sytuację, w której może być mniej chwilowo wody, mniej spadać niż w danym momencie nawet jest potrzeba wytranspirować, czy w ogóle odparowuje. Jest to dość duży problem i takimi liczbami, które oni tu operują, są trudne może tak dla niektórych do ogarnięcia. Pokażę tutaj, może na sam początek, mamy tutaj roczne opady, mamy skalę pięciu kategorii, tak? Czyli mamy po pierwsze bardzo nietolerancyjne, czyli mówiąc inaczej, bardzo wrażliwe. I to są drzewa, które mają czy żyją w sposób naturalny w opadach większych niż 600 mm. Wbrew pozorom to na przykład warunki Krakowa, ale no powiedzmy miasto rządzi się swoimi prawami, ale generalnie gdzieś okolice Krakowa i bardziej na południe, w wielu tych miejscach te opady są takie lub większe. Wrażliwe, czyli nietolerancyjne, nie bardzo, tylko nietolerancyjne. Druga kategoria to od 500 do 600 mm opadów, prawda? Potem mamy średnio tolerancyjne, 400 do 500, tolerancyjne, 300 do 400 i very tolerant, czyli bardzo tolerancyjne. To jest, proszę Państwa, granica tych 300 mm opadów uznaje się w niektórych publikacjach, że granica 300 mm opadów to jest granica stepowienia krajobrazu, czyli pojawiania się krajobrazu bezdrzewnego. A zatem proszę zobaczyć, gdzie tu jest ta granica tych drzew bardzo, bardzo tolerancyjnych. To są drzewa, które są w stanie rosnąć w warunkach, można by powiedzieć, tak naprawdę w takim dużym uogólnieniu bezwodnych, no bo wiadomo, że nie w ogóle bezwodnych, ale w takim szerszym ujęciu. I tu świetna skala, bardzo fajna ta z boku, pokazuje w oryginale, żeby Państwo widzieli, jak to oni ujęli. Mamy okres trwania tego suchego, tej suszy, tak? Okresu suszy, czas trwania suszy i tutaj pierwsza kategoria jest w stanie przetrwać kilka dni. Kilka dni. Co to znaczy kilka? Kilka to jest no dosłownie tydzień, można by wręcz powiedzieć, no w niektórych przypadkach może troszeczkę więcej. Ale zwróćcie Państwo uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Skoro nawet te bardzo wrażliwe drzewa są w stanie przetrwać nawet kilka dni bez opadów, to proszę zobaczyć, jaką my czasami robimy szkodę tym drzewom, podlewając je codziennie, a czasami tak się dzieje. Więc tutaj zwróćmy też na to uwagę. Druga grupa może przetrwać kilka tygodni, ale kilka w tym wypadku to raczej gdzieś
dwa, trzy, może maksymalnie cztery. Potem mamy te średniotolerancyjne do miesiąca, czyli te 30 dni, to jest bardzo długo. Potem te tolerancyjne 2-3 miesiące, to też jest ogromny okres czasu. Jeśli drzewo tyle potrafi wytrzymać bez opadów, to jest bardzo długo. No i te bardzo tolerancyjne więcej niż 3 miesiące, to jest już okres suszy, jaki mieliśmy w niektórych rejonach Europy w tym roku obecny. Wystąpiło coś takiego. Więc proszę zobaczyć, że to nie jest skala, która jest całkowicie oderwana od rzeczywistości. Ona się do tej rzeczywistości zbliża. Oczywiście, jak patrzymy sobie na mapę Polski, to w Krakowie będziemy mieć warunki, powiedzmy sobie, takie jak dla pierwszej, drugiej grupy, czyli mniej więcej takie są opady, te 500, 600, więcej nawet niż 600. A w Poznaniu na przykład będziemy mieć sytuację, w której mamy tą grupę czwartą i piątą, czyli te musimy szukać tych gatunków tolerancyjnych i bardzo tolerancyjnych, bo tamte opady są w tych granicach 300-400. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że my bardzo często popełniamy ogromny błąd w doborze gatunkowym, oczekując, że w warunkach trudnych będą rosły gatunki bardzo wrażliwe, co nie jest do końca ani zgodne z, można powiedzieć, naturalnym doborem, ani z ekologią, ani i nawet z ekonomią, no bo jeśli chcemy gatunki bardzo wrażliwe, no to musimy je notorycznie zasilać wodą. Przykład, jak oni myślą o tych gatunkach. Otóż zestawiają je w grupy. Ja nie chcę tutaj w tej chwili omawiać z Państwem wszystkich tych gatunków, bo jest ich tutaj dość dużo. Wskażę tutaj, pokazuję specjalnie Acer monspensulanum, niezbyt popularny w Polsce klon francuski, który mógłby być całkowicie świetnie używany na ulicach w polskich miastach. Dlaczego nie jest? Bardzo ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć. Ostatnio zaczynam zauważać, że niektóre gatunki drzew są antycelebrytami, czyli nie są znane, dlatego że nie są znane. I między innymi dlatego chciałem się z Państwem podzielić tą wiedzą, bo chciałbym pokazać kilka takich sytuacji, gdzie te gatunki mamy pod ręką. Pokażę kilka przykładów z tej listy, które Państwo możecie śmiało używać. Klon tatarski, olsza sercowata, to jest taki z Włoch pochodząca olsza. No bukszpan, to teraz mamy też problem z ćmą, ale proszę Państwa, tutaj są oczywiście cedry, natomiast no, z tym ze względu na termikę, natomiast celtis, tak, celtis australis, ale celtis occidentalis też całkiem nieźle sobie radzi. Mamy tutaj głogi, mamy wreszcie tutaj oliwniki, mamy jałowce, czyli to, co wszystko, co podejrzewamy. Niektórzy się dziwią, dlaczego stosujemy tak bardzo gledicie, a w niektórych miastach stosuje się jej dużo. I powiem więcej, proszę Państwa, stosowano ją już od dość długiego czasu również na ulicach. W Krakowie, ale nie tylko w Krakowie, znajdziemy gledicie mające po 100 lat, posadzone w okresie dwudziestolecia międzywojennego, rosnące całkiem dobrze i dziarsko trzymające się w tych warunkach trudnych, jakimi są warunki miejskie. Tutaj mamy oczywiście takie drzewa,
które powinni nas też interesować, Pinus nigra, czyli sosna czarna, tak? Pinus sylvestris, ona rzeczywiście jest tolerancyjna, czyli nasza zwykła sosna zwyczajna rzeczywiście jest tolerancyjna na suszę. Ona natomiast cierpi dość mocno, czym innym jest susza, czym innym jest przegrzanie. Ona cierpi od przegrzania gruntu. Tutaj są jeszcze kilka takich, no, nazwijmy to, delikatnych elementów. Ale Prunus cerasifera używana bardzo powszechnie, czyli ałycza, czy chociażby bardzo popularna, nie tak zbyt znowu rzadko stosowana Pyrus kaleriana, czyli grusza drobnoowocowa. I coś, co być może powinno się znaleźć, nazwijmy to, na talerzu doborowym w miastach, czyli na przykład Quercus ceris, czyli dąb frędzelkowaty, zwany też burgundzkim, czy dąb szkarłatny, czy węgierski, jest, jak Państwo widzicie, tutaj też jarząby, tamaryszki i na końcu cis. To jest bardzo ciekawa, dla mnie nawet bym powiedział lekko problematyczna sprawa, czy aby na pewno tak. Aczkolwiek jak obserwuje się nowe nasadzenia cisów blisko ulic, no to dają one radę całkiem nieźle i to jest pewnego rodzaju zaskoczenie, dlatego że myślę jeszcze 20 lat temu, jakbyśmy pomyśleli o tym, że posadzimy cisa blisko ulicy, no to chyba mielibyśmy spore wątpliwości, czy to aby na pewno dobra decyzja. Ale zobaczmy, jak to fajnie się zmienia. Średnio tolerancyjne na suszę. Tutaj specjalnie pokazuję to na przykładzie klona, bo mieliśmy wcześniej Mons Pensulanum. Tutaj mamy dwa inne. Pokazuję na przykładzie klona, bo lubię ten gatunek, jako pokazywać go jako bardzo plastyczny rodzaj, znaczy, przepraszam, nie gatunek, rodzaj, obejmujący bardzo wiele różnych gatunków o różnych wymaganiach, różnych wielkościach, różnych tolerancjach. I tutaj proszę zwrócić uwagę, mało znany klon Freemana, ja go dość często reklamuję jako gatunek, który do miasta jest świetny, daje fantastyczne efekty przebarwieniowe właśnie w tym momencie i jest też dość dobrze dostosowany do warunków miejskich, czy taki tutaj klon kapadocki. Ale tych klonów tutaj, których mamy na liście, jest mnóstwo, których doskonale Państwo znacie, czy klon jesionolistny, czy zwykły pospolity, czerwony, czy tutaj srebrzysty, czy klon Ginalla. Jest ich tutaj w tej grupie mnóstwo, które moglibyśmy zastosować, czy Acer campestre, czyli klon polny. Wydawałoby się, że jest bardzo tolerancyjny. Tutaj według autorów jest średnio tolerancyjny na suszę. W tej grupie mamy, jak zobaczyliście Państwo, całkiem sporą grupę gatunków i wiele z nich jest popularnie stosowana, używana. Tutaj z takich ciekawostek chciałbym pokazać chociażby paulownię tomentozę. Oczywiście nie pokazuję wszystkich zdjęć, bo Państwo doskonale operujecie w internecie. Każdy z tych gatunków możecie sobie, jak to się teraz zwykło mówić, wygooglać, bo to żaden problem. Katalogów internetowych jest mnóstwo. I nie chodzi o to, żeby Państwa zarzucać zdjęciami, a raczej opowiedzieć, w czym rzecz. Bardzo ciekawa rzecz, paulownia tomentoza, niby nieznana paulownia, a z drugiej strony to samo drzewo, z którego wyhodowano ten klon sterylny o nazwie Oxytree, czyli drzewo tlenowe.
Więc to nie do końca tak, że to jest jakieś dziwo nad dziwami, to jest po prostu tylko genetycznie wyhodowany klon tegoż gatunku. Ale porkowiec amurski, Felodendron amurense, dość popularny, chętnie dawniej sadzony Pizza pungens, czyli świerk kujący, który nomen omen, mam wątpliwości, czy on aby na pewno jest taki średnio tolerancyjny na suszę. Ja nie wiem, czy on nie jest jednak bardziej wrażliwy. Ale praktycznie z każdego z rodzajów często stosowanych w mieście znajdziemy tutaj przykłady, bo mamy tu i platany, mamy wiśnie, śliwy, mamy dęby, taki może mniej znany Quercus turnerii. Polecam Państwu zainteresować się tym drzewem. To jest mieszaniec dębu szypułkowego, bardzo fajny. Czy jarząby, coraz częściej sadzony, czy bardzo chętnie nasadzany dawniej Syringa vulgaris, czyli lilak pospolity, który znajdujemy może nie jako wielkie drzewo, a raczej duży, duży krzew, jeden z największych takich krzewów miejskich, który oczywiście przy odrobinie chęci może się stać małym drzewkiem. Tutaj zwróćcie Państwo uwagę, że jest też żywotnik olbrzymi, tuja plicata, czy chociażby dobrze znana nam lipa srebrzysta, zwana też czasami węgierską. Ja mam wrażenie, że ona jest nawet może trochę bardziej tolerancyjna niż tylko średnio, no ale tak jak mówię, to jest zestawienie autorskie panów Hironsa i Siormana. Jak patrzymy sobie w takie zestawienie, no to kolejną grupą będzie oczywiście średnio wrażliwe na suszę, czyli już taki krok niżej. Ta grupa oczywiście też jest bardzo duża. Czy są tutaj gatunki miejskie? A i owszem, większość z nich próbowaliśmy, czy próbujemy, czy chcemy próbować nasadzać w mieście. I w większości przypadków nam się to udaje pod warunkiem, że nie są to ulice, albo przynajmniej nie są to ulice w tych warunkach bardziej suchych. Czym innym jest jednak, i to trzeba sobie mieć w świadomości, czym innym jest ulica w Krakowie, czym innym jest ulica w Warszawie, czym innym we Wrocławiu, czym innym w Poznaniu, właśnie ze względu na opady. I ulica ulicy nierówna właśnie z punktu widzenia możliwości sadzenia drzew. Tutaj kolejny klon, bardzo ładny, przepiękny wręcz, fantastycznie się przebarwiający, Acer griseum, czyli klon strzępiastokory, który należy do jednych z takich najbardziej dekoracyjnych klonów i niestety jest on takim klonem bardziej wrażliwym. I jakkolwiek podoba nam się on niezwykle, to musimy mieć świadomość tego, że nie będzie to łatwa sprawa, żeby utrzymać go gdzieś na ulicy. Co nie znaczy, że na jakiejś mniejszej uliczce dojazdowej czy w przedogródku już nie mógłby rosnąć. Prawdopodobnie mógłby i pewnie by sobie poradził. W tej grupie mamy bardzo dużo gatunków popularnych, chociażby taki jawor, tak, Acer pseudoplatanus, czy Esculus carnea, czyli kasztanowiec krwisty, czerwony, przepraszam, czy świdośliwy,
bardzo popularne. Tutaj nawet powiem Państwu szczerze, że się dziwię w tym zestawieniu, że one są uważane za średnio wrażliwe, czyli wrażliwe, ale w tym sensie, że są mało odporne na suszę. Wydawałoby się, że jednak świdośliwy lepiej to znoszą. Bardzo dużo brzóz jest w tej grupie i to lato pokazało, i to bardzo dobitnie pokazało, jak brzoza jest wrażliwa na suszę. W bardzo wielu rejonach w Polsce zwykłe brzozy zaczęły zrzucać liście albo przynajmniej je przebarwiać już w środku lata. Jest to mechanizm klasycznej odporności czy próby budowania odporności, albo raczej mechanizm może nie tyle odporności, co obronny przed nadmierną transpiracją. Jeśli drzewo dokona defoliacji, czyli odrzucenia jakiejś części liści, no to w ślad za tym, co uzyskujemy? Uzyskujemy zmniejszoną tą ewapotranspirację, czyli mniej wody będzie nam, mówiąc kolokwialnie, uciekać z drzewa, a zatem drzewo jest w stanie przeżyć. Być może nie potrzebuje chwilowo więcej energii, natomiast chce przeżyć. Może się zadowolić mniejszą produkcją, byle przeżyć. To troszeczkę tak jak z nami, tak? Jesteśmy w stanie funkcjonować w stanie pełnego dobrobytu i jesteśmy w stanie funkcjonować w momencie takiego, nazwijmy go, postu czy ograniczonych racji żywnościowych. Oczywiście, jeśli mądrze gospodarujemy energią, więc tutaj może być dość podobnie. Tu w tej grupie są niektóre jabłonie, jest większość magnolii, są oczywiście świerki z naszym podstawowym świerkiem pospolitym, są topole i to warto wiedzieć, że topole, jakkolwiek wiele z nich jest odporne, to jednak nie tak całkowicie i należy zwracać na to uwagę, sadząc je. Tu wiele też śliw, grusz, jarząbów. Także pokazuję to Państwu również po to, żeby myśląc o doborach gatunkowych, o proponowaniu drzew do miasta, do nasadzeń, myśleć też o tym, żeby wybierać takie gatunki, które mogą sobie poradzić, bo nie ma nic gorszego, jak my swoim działaniem doprowadzilibyśmy do sytuacji, w której skazujemy drzewa, można powiedzieć, na pewnego rodzaju cierpienie, a jeśli już nie chcemy takiej personifikacji używać, to przynajmniej na stres, niejednokrotnie notoryczny stres wodny, który w niektórych przypadkach oczywiście może doprowadzić do pewnego osobniczego uodpornienia, ale w bardzo wielu przypadkach może prowadzić wprost do zamierania. I taka ostatnia grupa, czyli bardzo wrażliwych na suszę, czyli tak naprawdę nieodpornych. Tutaj to, co może zaskakiwać, to niektóre właśnie kasztanowce, niektóre brzozy. Wcale nie tak rzadko używany Esculus parviflora, aczkolwiek, czyli kasztanowiec drobnokwiatowy, aczkolwiek nie używamy go na ulicach, gdzie rośnie w krakowskim ogrodzie botanicznym, całkiem blisko tego stawu, który jest mniej więcej na środku, a zatem w warunkach przyjaznych
do wzrostu. Tutaj brzozy, tak? To, co już powiedziałem przed chwilą. Betula pendula, tak? Czyli taka podstawowa brzoza nasza pospolita, jest drzewem wrażliwym na suszę. Ktoś by powiedział, jak to możliwe? Przecież to drzewo pionierskie, łatwo się zadomawiające w nowych warunkach. To wszystko prawda. Natomiast brzoza ma mechanizmy obronne, jak ta defoliacja, ale też jest zgodnie z własną strategią rozwoju, jest w stanie poddać się czynnikom środowiska, czyli my się czasami zadziwiamy, że drzewo umiera, a akurat w strategii brzozy to nic dziwnego, że umiera, ona po prostu zdobywa teren w toku sukcesji i oddaje go de facto innym gatunkom, a zdobywa kolejny. I tutaj czasami siłowo pracujemy nad tym, żeby utrzymać na przykład jakąś brzozę, a to nie ma większego sensu, po prostu należy oczekiwać, że czy może inaczej, natura od nas oczekuje większej mądrości i zastąpienia tej brzozy czymś innym. Tutaj dla przykładu takiego gatunku niezbyt często uprawianego, aczkolwiek pięknego, to cugwa heterofylla. Oczywiście podobna do choina. Choina to jest różnolistna. Natomiast ona jest bardzo podobna do bardzo często uprawianej, zresztą też na tej liście występującej, choiny kanadyjskiej. Oczywiście są to drzewa nieuprawiane na ulicach, może i dobrze. To, co mnie osobiście zaskakuje, to obecność na tej liście wierzby płaczącej i wielu innych wierzb oraz tych topól, chociażby kanadyjskiej. Tutaj mam, szczerze powiedziawszy, lekkie wątpliwości, czy te drzewa są aż tak wrażliwe na suszę, ale to może przez to, że te drzewa zazwyczaj przeżywają te okresy suszy, właśnie dlatego, że podobnie jak brzoza mają te mechanizmy przynajmniej częściowej defoliacji. Jak się Państwo przypatrzyliście w tym roku, to bardzo wiele wierzb też częściowo zrzuciło liście, może nie w takiej ilości jak brzozy. Wiele topól też najpierw odbarwiło na żółto, a potem zrzuciło. To jest mechanizm, który pozwala im przeżyć ten okres, który, jak wiemy, suszę, co prawda klimat się pod tym względem robi coraz cięższy, ale to też nie jest tak, że co roku jest identycznie lub gorzej. Nie, są okresy bardziej mokre, są okresy bardziej suche. Drzewo też umie się do tego lepiej lub gorzej, ale jednak dostosować. I to, co powiem Państwu szczerze, mnie szczególnie zainspirowało do tego wykładu, to taki bardzo ciekawy wykres, który zobaczyłem na wykładzie właśnie pana doktora Siermana, który pokazuje, że troszeczkę wywraca, przynajmniej w moim odczuciu, niektóre nasze przyzwyczajenia. Dlaczegoż to? Bo na przykład pokażę Państwu rzecz, co do której nie miałem, szczerze powiedziawszy, takiego przekonania, że otoż bardzo ładny kasztanowiec żółty, Esculus flava, jest praktycznie na samej górze tej listy. Bo o ile tam Stewartia, czy Stewartia, bo tam różnie się to wymawia, pseudokamelia, to mnie nie dziwi, to jest rzeczywiście roślina dość wrażliwa. O tyle kasztanowiec żółty bywał sadzony, natomiast powiem Państwu szczerze, jak sięgnąłem sobie pamięcią troszeczkę wstecz,
to rzeczywiście kojarzę taką sytuację nasadzenia na ulicy oleandry kasztanowca żółtego, może przez przypadek, może w chęci zastąpienia nim kasztanowca białego i tego kasztanowca tam nie ma, czyli można domniemywać, że właśnie uległ pod naporem tegoż właśnie tej właśnie sytuacji, w której mamy oto problem z tym, że pojawiają się okresy bezwodne i tutaj jeszcze możecie porównać sobie, bo jest na czarno zaznaczone są susze, odporność na susze wiosenne i letnie, więc to jest rzeczywiście dość spory problem. I tutaj oczywiście podaję też ten artykuł, z którego ten wykres pobrałem. To są właśnie artykuły panów doktorów Siormana i Hironsa oraz pani profesor Basuk z Cornell University w Stanach Zjednoczonych. No bardzo to szczególne badania i bardzo fajne. Więc tu mamy coś z, można powiedzieć, góry tej listy, czyli coś bardzo nieodpornego. Gatunkiem, który jest nieco poniżej, bo konkretnie w tym miejscu, często stosowany, nawet na ulicach, może niekoniecznie w Polsce na ulicach, ale na przykład w Holandii, grujecznik japoński. Grujecznik japoński bywa stosowany, widziałem go, natomiast tutaj też musimy wziąć pod uwagę to, o czym nie zawsze chcą wszyscy sadzący i wszyscy projektanci pamiętać, że to, co oferują szkółki holenderskie, nie zawsze jest w stanie wytrzymać warunki polskie. I tu nie chodzi wcale tylko o mróz, ale również właśnie o te warunki wodne. No w Holandii zasobność w wodę ze względu na bliskość oceanu jest no, zdecydowanie inna, w tym sensie lepsza niż u nas, aczkolwiek susze, jeśli się pojawiają, mogą być też bardziej spektakularne. To, co mnie osobiście dość zaskakuje, to leszczyna turecka. Leszczyna turecka, która, proszę Państwa, w tej liście pokazuje się no, gdzieś w połowie, czyli wcale nie jest tak odporna, jak mnie osobiście by się wydawało. Wielokroć wyobrażałem sobie, że jest to drzewo bardzo odporne na suszę. Aczkolwiek jak obserwuje się przypadki sadzenia tej leszczyny w różnych miejscach, szczególnie obserwuję sobie różne przykłady choćby z Krakowa, to faktycznie jest coś takiego, że na tych ulicach ta leszczyna w warunkach dużego nasłonecznienia, dużego takiego odbicia właśnie gorąca od asfaltu, realnie reaguje dość przeciętnie. Ona wbrew pozorom może być odporna na suszę, ale jak pokazują przykłady, muszą to być miejsca nie w bezpośrednim słońcu. Czyli takie, które gdy ona ma jakąś zasłonę typu budynek od strony południowej i rośnie sobie po północnej stronie budynku, gdzie światło dociera w sposób rozproszony, wtedy rośnie o wiele, wiele lepiej, nawet
przy niższych opadach. A zatem mówię Państwu o tym wszystkim po to, żeby pokazać, na ile jest to wszystko złożony proces, bo często się mówi tak, ach, po co nam taki tam projekt zieleni, kto by tam inwestował w jakieś projekty zieleni, przecież to można zamówić w szkółce, posadzić, kto by to tam patrzył na to i tak dalej, i tak dalej. Takich zdań słyszałem wielokroć, że to strata czasu, strata pieniędzy, przecież zamówić drzewa, kupić to nie problem, posadzimy i będą rosły. No właśnie badania, które Państwu tutaj prezentują, pokazują fakt, w którym my chyba nie do końca jesteśmy świadomi, jak wiele zależy od właściwego doboru dostosowanego do miejsca. Budujemy nasze przekonania bardziej na podpowiadaczach ze szkółek, może niektórych wykonawcach, którzy akurat na przykład mają coś pod ręką, to chętnie by to posadzili, a sugerowałbym tutaj po pierwsze stosować zasadę natural-based thinking, czyli myślenie oparte o naturę, czyli o podglądanie natury i w ślad za tym wybieranie tak, w taki podobny sposób, jak wybiera to natura, a nie tak, jak tylko my byśmy chcieli. Przechodzę dalej. Tutaj gatunek w dolnej części stawki, ale w dolnej w tym sensie większej odporności, Ostrea carpinifolia, czyli gatunek chyba, mogę powiedzieć śmiało, że jest to przykład jednego z antycelebrytów, czyli jest to gatunek, który nie jest znany, bo nie jest znany. Chmielograb europejski, drzewo, które całkowicie swobodnie może udawać nasz grab rodzimy i na ulicach będzie rosło, śmiem twierdzić, przynajmniej dwa razy lepiej niż zwykłe graby, dlatego że jest dużo bardziej odporna. Chmielograb jest dużo bardziej odporny niż grab pospolity. Co zatem stoi na przeszkodzie, żeby go stosować? No praktycznie to, co powiedziałem, czyli to, że nie jest znany. Więc na przeszkodzie stoi w tym wypadku to, że nikt o tym nie wie albo wie o tym na tyle mało ludzi, że ciężko jest przekonać, powiedzmy sobie, decydentów do takiej decyzji, bo gdyby ktoś z Państwa powiedział na jakimś gremium, a to posadźmy chmielograb, to by się pewnie grono zapytała, chmielo co? Prawdopodobnie, tak myślę. Dlaczego? Dlatego, że lubimy się obracać w pewnej puli dobrze znanych gatunków, które się dotychczas nam sprawdzały, no to sadźmy je dalej. Tylko zapominamy o tym, że warunki w naszym otoczeniu się zmieniają. Zmieniają się strefy dendroklimatyczne, zmieniają się właśnie warunki wodne i powinniśmy tutaj w ślad za tym nadążać i nasz dobór kształtować, podążając właśnie za tego typu badaniami. Tutaj w całej tej liście, bo nie analizuję jej całej, ale są tutaj gatunki czasami takie całkowicie niedoceniane, jak chociażby deren jadalny.
czy właśnie już wspomniane przeze mnie dąb węgierski czy burgundzki, które swobodnie mogłyby u nas rosnąć i ba, rosną, są nawet bardzo duże. W Ogrodzie Botanicznym w Krakowie dąb węgierski ma ponad 400 cm obwodu, jest gigantycznym drzewem i mógłby swobodnie rosnąć. Również na ulicach są kultywary dostosowane do ulic. No, jeszcze raz powiem, niesadzony jest, podejrzewam, nie z niechęci, tylko bardziej z niewiedzy. I to, co jest absolutnym takim zwycięzcą tego rankingu, oprócz tego klona, który pokazałem na samym początku, czyli klona francuskiego, to w tym rankingu wygrywa gatunek według mnie całkowicie u nas niedoceniany, żeby nie powiedzieć, że wręcz ignorowany, a mianowicie mydleniec wiechowaty. Jakbyście Państwo zapytali kogokolwiek, nawet z ludzi, którzy sadzą drzewa, czy sadził mydleńca, czy w ogóle wie, co to jest mydleniec, no to boję się, że spotkalibyście się z krzywą miną, zdziwieniem. Może niektórzy już słyszeli o mydleńcowatych, bo to nowa taksonomiczna rodzina, w sensie nie nowa, ale taka poszerzona rodzina, która obejmuje na przykład klony. Ale generalnie jest to gatunek mało znany, co nie znaczy, że nie sadzony w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie. Wydaje mi się, że posadzony po wojnie i rośnie jako całkiem duże drzewo. Znam kilka nasadzeń w różnych miejscach, więc całkowicie mogłoby być. Absolutnie się zgadzam. Wystarczy przekroczyć granicę, żeby zobaczyć mydleńce. W 100% się zgadzam. I to można powiedzieć, że niemalże dowolną granicę wystarczy przekroczyć. Mydleniec jest na niemieckich ulicach, na austriackich. Myślę, że w Czechach byśmy go też znaleźli, nie mówiąc już o wielu innych przykładach. To jest wszystko prawda, zgadzam się w 100%. Chciałbym tylko, wszystko to, co Państwu opowiadam, nie mówię o tym, żeby kogokolwiek posponować, żeby kogokolwiek tutaj, że tak powiem, komukolwiek pogarszać humor, raczej zainspirować do nieco szerszego spojrzenia na dobór gatunkowy, bo niestety tak bardzo uwiązaliśmy się do kilkunastu gatunków, że zupełnie niepotrzebnie marnujemy potencjał, jakim dysponuje matka natura, którym chce nas obdarzyć, tak byśmy mieli bardzo ciekawe, przede wszystkim względnie zdrowe, zielone, wytrzymałe drzewa w mieście, bo nie sztuką jest posadzić drzewa tylko po to, żeby je posadzić. Sztuką jest posadzić te drzewa po to, żeby się przyjęły, zaczęły rozwijać i rosnąć i cieszyć nas przez nie tylko lata pojedyncze, ale dziesiątki lat, a jak się uda, może i setki. Oczywiście to jest trochę też uwiązane, czy tak połączone z cechami, pewnymi cechami gatunkowymi. Tutaj nie wszystkie gatunki są jednakowo odporne. W tym dole rankingu jest bardzo ciekawie, bo tutaj jeszcze takim gatunkiem na dole listy, który chciałem pokazać i przypomnieć, jest gatunek, który bardzo często przerabia się zwykle na samym początku dendrologii. Mówi się o nim dużo jako o takim egzocie, relikcie,
czymś takim, no powiedzmy sobie, wyjątkowym, unikatowym, no bo de facto jest mnóstwo takich wspaniałych przykładów miłożębu dwuklapowego. Tu egzemplarz z Krakowa, piękny, przy kościele Franciszkanów, to znaczy dokładnie to przy klasztorze, bo kościół jest obok. Piękne, duże drzewo i w bardzo wielu miejscach w Polsce przepiękne egzemplarze, niektóre bardzo stare, ponad 200-letnie, mniejsze i większe, też w różnych odmianach i mnóstwo przykładów z całej Europy, czy można tak szczerze powiedziawszy z całego świata powiedzieć, który, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, daje radę, daje radę. Tu z takich tych gatunków z dołu listy jeszcze bym chciał Państwa zaszczepić, oprócz tym klonem francuskim, o którym już powiedziałem, tym mydleńcem, tym miłożębem, jeszcze jest tu jedna rzecz, która powinna nas zainteresować, syringa reticulata. To jest dla niektórych krzew, ale jak się bardzo postaramy, to może być małe drzewko, to jest lilak. Lilak amurski, przeciekawy krzew, bardzo ładnie kwitnący na biało, bardzo ciekawy, który całkiem swobodnie w naszych warunkach rośnie. Praktycznie w każdym mieście w Polsce pewnie byśmy go znaleźli, może bardziej w parkach niż na ulicach, a okazuje się być świetnym przykładem gatunku, który może nam zazielenić wiele trudnych miejsc. Całą tą listę, którą tu Państwu pokazuję ją przede wszystkim po to, żebyśmy wszyscy szerzej zaczęli spoglądać na coś, co generalnie nazywamy dendrologią. Wychodzą coraz to nowe, lepsze podręczniki, wspaniałe, nowe, ulepszone, poprawione, uzupełnione katalogi. Są katalogi internetowe, różne wyszukiwarki. I zastanawiającym dla mnie jest to, że dysponując tak wspaniałymi narzędziami, my ciągle zachowujemy się jak, można powiedzieć, osoby zamknięte w klatce takiej, można by powiedzieć, wirtualnej klatce, klatce, która jest ograniczona przez nasze wyobrażenia, których czasami nie chcemy zderzyć z rzeczywistością, a powinniśmy. I dziękując Państwu za uwagę, chciałem pokazać jeszcze jeden gatunek, który chyba na tej liście jest niewymieniony, a całkiem świetnie funkcjonuje, a mianowicie jesion wąskolistny Raywood. Jesion wąskolistny Raywood, czyli coś podobnego do naszego jesiona wyniosłego, ale jednak o znacząco lepszym dostosowaniu do warunków miejskich oraz fantastycznych przebarwieniu. Taki obrazek jak ten tutaj możecie Państwo zobaczyć również już w Polsce. Są przykłady, chociażby wspaniałe egzemplarze na niezbyt nawet stare, na ulicy Saskiej w Warszawie, którą ostatnio odwiedziłem i zobaczyłem przykłady. Więc jak Państwo widzicie, jest szansa na to, że będziemy mogli, o ile będziemy chcieli, mieć jeszcze ciekawszy, wspanialszy dobór drzew
a w ostateczności drzewa w mieście, jak dla mnie, mają również ten sam wymiar jak parki i ogrody, czyli tak jak mawia pani profesor Zachariasz, czasami powinniśmy o nich myśleć jako o elementach, które są wsadzane również dla czystej ludzkiej przyjemności, żeby w tym mieście żyło nam się lepiej. Bardzo Państwu dziękuję. Oczywiście bardzo chętnie posłucham Państwa pytań, wątpliwości, może jakichś uwag. Chętny jestem i otwarty na to. Nie mówię, że jest to pełen wybór, pełen przegląd. Odsyłam również do tych artykułów naukowych pana Hajronsa i Siormana. Fantastyczne są to, można powiedzieć, osiągnięcia w dziedzinie, która jest mi tak bliska, jaką jest dendrologia stosowana w praktyce, czyli dobieranie drzew do różnych warunków. Bardzo Państwu dziękuję i chętnie posłucham pytań, jeśli takowe oczywiście się pojawią. To ja w międzyczasie jeszcze Państwu powiem, że na czacie umieściłam link do formularza, żeby otrzymać zaświadczenie uczestnictwa w wieczorku. Także osoby zainteresowane, bardzo proszę. A teraz czekamy na pytania. Jak nie wiesz, co to jest chmielograb czy mydlenic, to lepiej nie zajmuj się dendrologiczną tematyką. Pierwsza lepsza książka to Zawiera. No pewnie, jasne. Pytanie, czy wszyscy wykonawcy, którzy sadzą drzewa, je znają? Od razu śmiem twierdzić, że niestety tak nie jest. Czy jesteśmy w stanie zablokować to, żeby się nie zajmowali? No byłoby być może dobrze, ale w praktyce jest tak, że no niestety się zajmują, bo nie ma tutaj jakichś restrykcji. Stąd też pokazuję to po to, żebyście wszyscy Państwo również zachęcali do poszerzania tego spektrum. Ale faktycznie zgadzam się, jest to możliwe do znalezienia. Nie wiem, czy w każdej, ale w bardzo wielu książkach, opisy i na stronach internetowych również, więc faktycznie dostęp do tej wiedzy nie jest specjalnie trudny. Chyba nie mamy więcej pytań. Tak w ciszę. To o, jednak się trafiło. O jest. A co z topolami balsamicznymi? One są gdzieś w środku stawki. Topole balsamiczne według mnie to są drzewa, które sobie cały czas radzą podobnie jak te inne drzewa, o których wspomniałem, pionierskie, czyli mają mechanizmy obronne przed suszą w postaci defoliacji. Można zobaczyć, że niektóre z nich również odrzucają część liści. Natomiast faktycznie takim bardzo ciekawym przykładem, przynajmniej dla mnie, spośród topól balsamicznych jest przede wszystkim topola chińska, która naprawdę świetnie znosi trudne warunki. Natomiast no, musimy patrzeć też na przyjętą skalę w tych badaniach, gdzie te bardzo odporne gatunki to naprawdę muszą być takie gatunki z pogranicza stepowienia. Tutaj
Może być problem z dostępnością. Domyślam się, że chodzi tutaj o dostępność do gatunków. Tak, to prawda, jest utrudniona dostępność, ale ta utrudniona dostępność do gatunków w dużej mierze wynika z tego faktycznego stanu, jakim mamy do czynienia, czyli z tego, jak się tak mogę jeszcze raz przywołać to brzydkie słowo, antycelebryctwa, czyli wiele gatunków jest nieznanych, dlatego że nie jest znanych. Myślę, że to się bardzo szybko zmienia, bo zainteresowanie drzewami rośnie ogromnie, z czego Państwo są dowodem. Natomiast no to, na to potrzeba też troszeczkę czasu. Tak, berlińska, carska, oczywiście, zgadzam się. A jesiony? Jesiony, szczerze powiedziawszy, jak się spojrzy na tą listę Siormana, już patrzę, gdzie są jesiony. Raczej większość jesionów już patrzę. Szczerze powiedziawszy, większości przypadków jesionów tutaj nie ma. Myślę, że to niestety na fali tych wszystkich chorób, które jesionów dotyczą. Ja osobiście uważam, że z jesionami nie musi być tak źle, jak się powszechnie uważa. Jesion mannowy według mnie jest gatunkiem, który mógłby być ciekawym przykładem stosowania jesionu dość odpornego na warunki. Na pewno nie jest to gatunek najbardziej odporny. Jesiony generalnie nigdy do takich gatunków nie pretendowały, że są jakoś wyjątkowo odporne, natomiast przez te mechanizmy również obronne są w stanie dość długo wytrwać w krajobrazie, co na co przykładów w całej Polsce mamy wiele. Ale generalnie, jeśli mówimy o dobrym stosowaniu jesionów, no to w wielu miastach powinniśmy się zacząć zastanawiać jednak nad jesionem mannowym. Na Słowacji czy w Czechach jest już ich wiele i to widać, że to w tą stronę idzie, czy w Austrii, czy w Niemczech również. Oraz ten właśnie jesion wąskolistny, ale także pensylwański jest troszeczkę w tym wyborze. Myślę, że autorzy być może z powodu chorób pominęli te gatunki. Myślę, że to był, jak zawsze zresztą, dość subiektywny wybór wynikający z tego, co generalnie może być w obecnej chwili stosowane. No tutaj nie sądzę, według mnie to nie tak należy interpretować te badania, że to są jedyne możliwe do stosowania. Raczej należałoby spojrzeć na to, że te badania prowadzone przez panów pokazują nam, że powinniśmy nieco więcej refleksji włączyć w to nasze myślenie o doborach po prostu. Tak ja bym to interpretował. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, śmiało, czy w ogóle generalnie tak bardzo chętnie i miło mi widzieć, że ktoś chce się włączyć w dyskusję. Więcej różnorodnej, wysokiej roślinności, tego sobie wzajemnie życzymy. Tak, to prawda. Ta różnorodność, dlaczego ta różnorodność jest taka ważna? Ważna jest i z powodu takich nagłych czynników jak susza, powodzie, jakieś zalania, czy szkodniki, choroby, różne patogeny, ale także z takiego chęci wprowadzenia takiej równowagi w
czymś takim, co nazywamy ekosystemem miejskim. Miasto jest tworem dziwnym, nieco obcym w krajobrazie, a jeśli tak go potraktujemy, że jest czymś obcym, to powinno być kształtowane na tyle, na ile to możliwe, na wzór tego, co gdzieś możemy w naturze zaobserwować, czyli jeśli tworzymy warunki bardziej suche niż poza miastem, to nie możemy tak tylko wprost przenosić gatunków spoza miasta do miasta, tylko być może przefiltrować ten nasz dobór przez te czynniki. I może niekoniecznie powinniśmy też ulegać presji, którą czasami się narzuca, że powinniśmy sadzić tylko gatunki rodzime. O ile w lesie jak najbardziej, w krajobrazie jak najbardziej, chociaż tutaj już też są prowadzone testy, słyszy się o tym, że ze względu na klimat być może trzeba będzie i nawet krajobrazowo to zmieniać. Natomiast miasto może być świetnym poligonem do tego, żeby testować różne gatunki. Zresztą od zawsze parki, ogrody, kolekcje, również będące w mieście, czy też wreszcie ulice, były takimi poligonami pokazującymi możliwości poszczególnych gatunków, więc też generalnie zachęcam Państwa do takiego twórczego myślenia o tym, że może być ciekawiej, może być pięknie. I już z góry zapraszam na następny wieczorek. Następny wieczorek, o ile się nic nie popsuje, będzie takim wieczorkiem, który już wielokrotnie był, a mianowicie poświęcony konkretnemu rodzajowi, co jest osobiście mi niezwykle bliskie, żeby poznawać rodzaj po rodzaju. Taką mam też szczerą ideę towarzyszącą tym wieczorkom, żeby przybliżać Państwu poszczególne rodzaje i miejmy nadzieję, że już niedługo się uda obwieścić następny temat wieczorka, gdzie będą konkretne inne gatunki, znaczy inny rodzaj prezentowany. To już niedługo, pewnie musicie Państwo śledzić te nasze wszystkie media społecznościowe. Tutaj Angelika zapewne, Łukasz i inni członkowie koła zadbają o to, żeby ta informacja trafiła do Państwa. Ja już z niecierpliwością czekam na to. Na razie wszędzie dają platany zamiast jako solitery. Tak, zgadzam się, platanów jest zdecydowanie za dużo. Są miejsca, w których wręcz z trudem rosną, a jeśli nawet jeszcze teraz rosną, to w przyszłości będą powodować duże trudności, zwłaszcza jeśli to są nieco bardziej ciasne ulice, takie jak chociażby ulica Krowoderska w Krakowie, gdzie wśród klonów polnych zamieszały się, jeśli tak mogę brzydko powiedzieć, również platany. I tam te platany mogą stanowić problem. I to jest fakt, że platany mają problem. Piotrkowska w Łodzi, same platany. No tak, no platan stał się ofiarą popularności, taką samą ofiarą, jak kiedyś stały się topole nadmiernej popularności, która spowodowała wręcz pewną umysłową, intelektualną alergię do topól, że jest ich za dużo. Tak samo było ze świerkami właśnie kującymi, których też w którymś momencie było za dużo. Teraz mamy, można powiedzieć, wprost alergię, taką też oczywiście wizualną i ilościową na żywotniki, zwłaszcza te odmiany takie ogrodowe, szpalerowe,
typu Brabant czy Szmaragd. I myślę, że platan w niedługiej przyszłości może się również stać takim drzewem, który nie będzie tylko alergizujący w sensie fizycznym, ale też taki, na którego będziemy reagować alergicznie. Jeśli mi Państwo nie wierzycie, wystarczy, że porozmawiacie z ludźmi zajmującymi się drzewami w Londynie. Jak mówi John Parker, on jak słyszy, że coś się dzieje z drzewem, to już praktycznie prawie na pewno będzie to platan. Zresztą przypominam Państwu nazwę platana, London Plane po angielsku, tak? Czyli platan londyński. Naprawdę bardzo go dużo w Londynie. Ja też dziękuję Pani Rafale za obecność. Więc jest to problem. Jest to problem. Takie uszczęśliwianie nas na siłę jednym gatunkiem nie prowadzi do niczego dobrego. I tego właśnie nam nie życzę, żebyśmy mieli tylko platany albo jakiekolwiek inne drzewa, tylko takie. Platan chyba uległ globalizacji. No w jakimś tam sensie tak. Prawda jest taka, proszę Państwa, że platan jest bardzo łatwy do mnożenia. Tak samo zresztą jak żywotniki i wszystko to, co się da łatwo mnożyć, tanio wyprodukować, jest atrakcyjne na rynku, bo jest tańsze, a jeszcze jak na dodatek taki platan szybko rośnie, no to można by powiedzieć same plusy. Czegoż tutaj oczekiwać? Można by powiedzieć, że wręcz się czepiamy dobrego drzewa, ale z góry mówię, platanizacja miast nie skończy się niczym dobrym i jeśli to miałoby iść w tą stronę, że będziemy tak sobie pozwalać co chwilę na dominację jednego gatunku w nasadzeniach, to do niczego dobrego to nie prowadzi. Otwórzmy dendrologię, popatrzmy szerzej, patrzmy na tego typu zestawienia, które Państwu dzisiaj zaprezentowałem, żeby nasze myślenie było bardziej szerokie. Do tego Państwa bardzo serdecznie zachęcam i liczę na to, że będziecie rozszerzać to takie wąskie gardło związane z małym doborem, bo chciałbym, żeby te wieczorki też temu służyły, że będziemy otwarci na większą pulę gatunków. I jeśli ktoś nie dał rady być dzisiaj na wieczorku, no to zakładam, że jak zwykle tutaj członkowie koła zadbają o to, żeby się to znalazło na YouTubie, więc myślę, że możecie Państwo śmiało polecić i zainteresować tymi tematami innych, no tak, żeby ta wiedza szła szerzej. Naprawdę szczerze tego Państwu życzę i sobie również, bo jak wiecie, nie jestem tylko z nazwy fanem dendrologii, jestem realnym fanem drzew i staram się jak najwięcej robić, żeby tych drzew ciekawych, zwłaszcza różnorodnych, było więcej. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za obecność, za poświęcony czas, chociaż wiadomo, w jesieni nikt go nie ma za dużo, zwłaszcza z branży. Moim kochanym studentom też dziękuję za wszelkie działania związane z organizacją tego, że to wszystko się dało. No i cóż mogę powiedzieć, do następnego razu, chociaż mam nadzieję, że nie bezpośrednio ze mną jako prelegentem, ale na pewno będę. My również dziękujemy Państwu bardzo, dziękujemy Panu doktorowi za poświęcony czas na przeprowadzenie wykładu i zapraszam Państwa serdecznie do obserwowania nas na Facebooku, na Instagramie oraz śledzenia naszych wieczorków na YouTubie, ponieważ tam pojawiają się wszystkie wieczorki, które już się odbyły.
I zapraszamy do śledzenia Facebooka, gdzie będą się pojawiać nasze wszystkie akcje, nie tylko wieczorki, ale inne rzeczy, które działamy w kole również. Także jeszcze raz panu doktorowi dziękuję. Dziękuję państwu i zapraszam na następny wieczorek. Dobrej nocy państwu życzę. Dobrej nocy, dobrego wieczoru.